Cześć! Dzisiaj na kanale To Wszystko Wina Elfów będziecie mieli po raz pierwszy możliwość zobaczenia materiału związanego z grami planszowymi. Będzie to unboxing świeżego Kickstartera od Glass Cannon Unplugged, czyli Frostpunka. Frostpunka w wersji korowej. I zaraz zobaczymy, co nam zapakowali. Ale się jaram tą grą. Potężnie zapakowane. Jest gąbka. Specjalnie wyprofilowana. Przyda się. No i mamy Frostpunka. O kurde. Ciężkie pudło. Mamy do tego rozszerzenie pionierzy. Jakaś pierdółka. No i teraz tego trzeba ciężar wyjąć. Jest i Frostpunk. Zajmiemy się najpierw dużym pudłem. Tym ciężarem wielkim. Kurde, tutaj oficjalny soundtrack. Jako że uwielbiam gry tego studia, to mam i soundtrack z Frostpunka. Ok, widzę, że są grafiki na pudełku też z gry komputerowej. Może pokażę do kamery. No ci, którzy grali, to znają doskonale te grafiki. To chyba byli robotnicy, a tutaj są, jak się szło, ścieżką wiary. Dobra, zajrzyjmy. Okej. Zasady gry. Miałem okazję czytać angielską wersję. Jest tego sporo. Widzę, że 44 strony. A macie. Księga scenariuszy. Jak się ma kompaniona, to księga scenariuszy nie jest aż tak potrzebna. Ale nie każdy lubi grać z aplikacją, więc sam raz. Doradca do spraw zdrowia. A, to są karty postaci, gdzie są opisane. Ciekaw jestem, czy w tym świetle widzicie. Jest to gra kooperacyjna, więc tu każdy z graczy, jeżeli jest więcej niż jeden, będzie miał swoją rolę. No i tu mamy żetony budynków. Ja mam tylko wersję korową, więc nie mam miniaturek z budynkami. Tu są duże budynki, szpitale, tu widzę szpitale, balon obserwacyjny, grafiki wzięte z gry komputerowej. Glass Cannon Unplugged robił to we współpracy z 11-bit Studios, więc nie dziwię się, że grafiki wykorzystali. Kafle terenu, który będziemy badać wokół naszej kolonii. Jest tych kafli terenu sporo. Mamy obramowanie mapy. Ci, którzy mieli coś wspólnego z planszówkami, to pewnie znają taki sposób, na przykład z osadników z Katanu. Żetony pracowników, dzieci, inżynierów, robotników. Już się samo chcę wypraskować. Jeszcze więcej żetonów. No i podstawka. Miejsce, w którym będziemy budować nasz generator. Nie budować, stawiać. Chyba, że jest scenariusz
Ostatnia jesień, wtedy w ostatniej jesieni budowało się ten generator. No i crème de la crème. A, już widać. Ja widzę, wy nie. Bo się światło tak odbija, mimo dobrego światła, jakie mam. Planszetka, na której będą żetony, budynki. No i jest z wycięciami planszetka. Nie wiem, czy to dam radę do kamery pokazać. Jak jakoś tak zrobię, żeby cień był. O, teraz widać. No i druga część. Wygląda, że to się składa w ten sposób. I mamy wielką planszetkę. Z tego, co tutaj widzę, mamy węgiel. Przeciążenie generatora. A, przeciążenie generatora. Okej. No, fajne, fajne, fajne. Wygląda świetnie. To do wywalenia. Pochłaniacz wilgoci. Kolejna planszetka również z wycięciami. Kolejna planszetka dwuwarstwowa, żeby się żetony nie przesuwały. Tu już jest jednowarstwowa, kolejna jednowarstwowa. Dużo tych planszetek. Ta gra będzie zajmowała gigantyczną ilość miejsca na stole. A tak jak mówię, mam ją w wersji podstawowej, najbardziej podstawowej. Ok, czy tu już jeszcze coś jest? Nie. Reszta jest pod plastikowym dekielkiem, dzięki czemu w transporcie się to nie będzie przewalać. Pierwsze co widzę, woreczki płócienne. Całkiem dobrze wykonane. Z grafikami. Co dalej? Drewniane znaczniki wyglądają na pracowników kilofami. Tu mamy automatony, czyli roboty, które w grze komputerowej wyręczały naszych ludzi w pracach na zimnie. Jeszcze więcej drewna. Kolejny woreczek, jaki tu mam. To wygląda na dzieci. Prawie na pewno są dzieci. Dzieci są dużo zielonych dzieci, jedno brązowe dziecko i jedno niebieskie dziecko. Czyli parka dzieci. Tu są zwyczajne kostki. Prawdopodobnie węgiel. Jest tego sporo. Tu mamy drzewa, z których będziemy pozyskiwać drewno. Ha! Taki twist fabularny. Mamy jakieś budyneczki. Mamy jakieś grzejniki. Oraz mamy dużo. Co to jest? A! Drewno już w wersji budowlanej. Czyli z tego będzie drzewo takie. Jakieś trybiki. Dach budynku. I jakiś kamień. Oraz. A, tamto byli robotnicy ci z kilofami, z oskardami jakimiś, a to zapewne będą inżynierowie. Zobaczmy karty. Okej, tu mamy karty ekspedycji.
Też z tego co pamiętam z kampanii, to jest ekspedycja wszystko. Tak, to jest ekspedycja. Z tyłu opis. Dużo tego opisu. Podczas każdej ekspedycji mogą się różne rzeczy wydarzyć. Zgodnie z. Tak jak było to w grze komputerowej. A, i technologie tu są. Te karty to były technologie. Lżejsze sanie z zwiadowców. Źródło rdzeni parowych. To były rdzenie parowe, a nie grzejniki. To są rdzenie parowe do budowy automatonów i lepszych konstrukcji w mieście. Mamy dalej ekspedycję. To już jest coś innego. A, mieszkańcy. To są mieszkańcy. Jest ich dużo. I widocznie mają swoje jakieś zachcianki, które będziemy musieli jako zarządcy kolonii spełnić. I są dzieci. Tu mamy chyba. A, doradców. Karty, czyli te, które duże karty mamy, mogą być też mniejsze karty. Pewnie, jeżeli gra się na mniejszą liczbę osób, żeby trochę ułatwić rozgrywkę. Mamy tu mobilizację. To będą wydarzenia. Jest tych wydarzeń dużo. Tu w tym pliku nie chcę przeglądać ich, żeby sobie nie spoilerować i nie psuć zabawy przy rozgrywkach, odkrywaniu tego świata. Same zdarzenia. O nie. Tu mamy prawa jeszcze, praca dzieci, świetlica, dodatki do jedzenia, nowa religia. Czyli rzeczy, widzę, że one są też okraszone grafikami, dokładnie tymi samymi, które występowały w grze komputerowej. Praca dzieci. Tych kart jest 200? Myślę, że 200. I zobaczmy to, co było, czym była ta gra reklamowana. Czyli generatorem. Zdejmijmy, pokażmy generator na środek stołu. Generator jest centralnym punktem naszej społeczności. Będziemy do niego wrzucać węgiel, a tu do tej. Im więcej wypadnie przez niego, przeleci węgla, im więcej się tutaj zbierze, tym bardziej generator będzie się psuł. Dlatego będzie nam zależało, żeby do środka wkładać ulepszenia, które będą powodowały, że część kostek, które będziemy tam wrzucać, będzie się zatrzymywać właśnie w tym miejscu. Ładnie, ładnie wykonane. Zobaczymy, czy rozgrywka wynagrodzi 3 lata czekania. A, jeszcze mamy dodatek. Pionierzy, rozszerzenie.
Cóż to jest? Pionierzy, rozszerzenie. No okej. Szczerze wam przyznam się, że nie śledziłem, jak idzie kampania. Jako, że bardzo nie lubię patrzeć, jak się kampanie opóźniają. To chyba jest zestaw znaczników. Takie drewniane oznaczenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie znać. Może uda mi się nagrać albo wideo instrukcję, albo gameplay z całej rozgrywki.